Witam na 5. odcinku Phantom Liberty, dodatku do Cyberpunka. I gdzie to jesteśmy? Jesteśmy pod stadionem dziesięciolecia, ale nie robimy jeszcze draft w Dogtown, nie idziemy do baru kapitana Caliente, jeszcze nie. A w ogóle to tak, przydzielimy sobie punkty i ładujemy w budowę ciała. Dobra, ale najpierw tu, jak to było? Ach, aha, tych nie mam, tylko żółte, dobra. Pokrzaniło mi się. Dobra. Dajmy euforię. I na 3, dobra. I mamy punkt relika. I my sobie ulepszymy... Czy mogę to ulepszyć? Nie, to jest chyba tylko... Czy to jest wielopoziomowe? A co tutaj mamy? Trzeba mieć 3. Dobra, nieważne. My teraz sobie zrobimy jakieś zadanie. O, tutaj mamy całkiem blisko kontrakt. Idziemy na ten kontrakt. Tutaj w dodatku kontrakty są całkiem ciekawe. Jak mamy do niego całkiem blisko. Mr. Hertz. Śniło mi się raz, że zhakowali mi syntę płuca. Już miałem się udusić, kiedy się obudziłem. Ale Indira Baradza umrze naprawdę, jeśli nie pójdzie na układ z szantażystą. Typ nazywa się Milko Alexis i pracuje dla Voodoo Boysów. Wiesz, co masz robić. A jeśli nie, to przeczytaj załącznik. No to czytamy ten załącznik. No to idziemy tutaj. Co, ja nie mogę tu normalnie przyjść? Ej, ja muszę tu wejść. To ja cię zhakuję, kobieto, jak nie dasz ze sobą rozmawiać. Kasowanie pamięci. W ogóle czemu mi się przestawiły haki, ale dobra. O nie, normalnie nie to wcisnęłam. To przerzuciłam się teraz z Tomb Raidera i wszystko się krzani. No i po co ci to było, babo? Ja to muszę wejść przecież, ja tu mam kontrakt. A to tańczy breakdance'a. Teraz wejdę. Normalnie nie da się tu wyjść normalnie. Mnie tam wypadkuje. Czemu ja nie mogę cię zlokalizować? Muszę się tu dostać. No przez chwilę było dawać kasowanie pamięci i czemu ja mam to na innym miejscu? I przegrzanie. I wchodzimy. Kto mnie jeszcze widzi? Nie macie ze mną szans, więc po co to wszystko? Masz tu kasowanie pamięci. I przegrzanie.
są kamerki. To jeszcze z tych kamerek ich tu spróbuję. Tu to ta kamerka była. Kamera. Przejdzie. A, tu jest wieżyczka. A dajemy tryb sojuszniczy. O, będzie ciekawie. Raz ich wszystkich powystrzela. Dobre. Masz, kasowanie pamięci. Standardowo. Przegrzanie. Podobnie ty. Kasowanie pamięci. I przegrzanie. Ktoś mnie tam gdzieś podgląda. Nie dacie mi rady. Masz tu kasowanie pamięci. Gdzie ty jesteś? I przegrzanie, a to taki jakby boss. Mam zaraz 3 segmenty tego zdrowy. Jeszcze żyję. No ma 3 segmenty, a nie. Masz przegrzanie. Dalej się trzyma. No. Dalej się trzyma. Co za... Teraz to już będzie... Ale się już... A tutaj! A, co ciekawe. Masz kasowanie pamięci? Tu nie jesteś żaden boss. Masz przegrzanie? To tylko do kasy! No, fajna muzyczka leci. Oj, mamy drzazgę jakąś. To ja muszę się tutaj tak włamać, zapomniałam o tym. Tutaj się nie da jakoś przejść. Bez sensu. To bez sensu w ogóle było tu włazić. A tam dron. Zwarcie. Kasowanie pamięci. I przegrzanie. I luzik. O, masz coś pomarańczowego. Oj, 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 naprawdę nie zdążyłam zwiać. This is nonsense. Co mnie wypatrzyło? Kasowanie pamięci. A ten chyba się wskrzesił. Była kamera. Kamera, wyłącz.
tu coś pomarańczowego trzaska. Wyłącz. Także kamery. Zawsze te kamery narobią mi problem. Kasowanie pamięci. I przegrzanie, i pokrzyku. Znowu kamera. Przecież jest wyłączona. Ale ta. Dobra, wyłącz. Nie chce mi się do was strzelać, ale dobra. Świetnie, palę się. Spalam się. Ja chyba mam wyłączoną wyrzutnię i wsadzone tam granaty, że tak mi to podziałało dziwnie. Dobra. Porozmawiaj z obstawą. A, mogę porozmawiać. Dobra. Idziemy rozmawiać. O! Tym razem ci się udało, ale się nie przyzwyczajaj. Poczekaj, poczekaj! Nie strzelaj! Ja tu tylko robię interesy. Pracujesz dla Voodoo Boysów? Pracowałem. Po tym, co odjebałeś, raczej znajdą sobie innego dostawcę. Voodoo Boysi nie mogą po prostu pójść do Reapera? Te wszczepy nie są do montowania. Robią z nimi jakieś eksperymenty. Te badania nad wszczepami. O co tu chodzi? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Już i tak mam przejebane. To chyba gadało. Voodoo Boysi nie mogą po prostu pójść do Reapera? Te wszczepy nie są do montowania. Robią z nimi jakieś eksperymenty. Milko Alexis, jeden z Voodoo Boysów. Mówi ci to coś? Coś tam mówi, ale niewiele. Facet praktycznie nie wypina się z sieci. Wszyscy tu na palcach koło niego chodzą. Pewnie jakaś szycha. To gdzie go znajdę? Mnie nie pytaj. Nie potrzeba mi więcej problemów. Mów. Albo jednak dostaniesz dzisiaj w pierdol. Nie zastraszysz mnie! Kurwa, pojebało cię! Uwa. Tylko nie w nos! Wiesz, jak to boli? Będziesz gadał. Dobra, już powiem ci, tylko przestań! No mów, o, możesz palić. To nie było tak źle. Te wszczepy, nie? Większość z nich Voodoo Boysi rozkładają na części. Szukają luk w zabezpieczeniach i kombinują, jakby je zhakować. A resztę montują w starych robotach. Generalnie to kupa złomu, ale przy tym jednym to się naprawdę postarali. Po co im te androidy? Po co? Rusz głową! Skoro ten Milko jest tak ważny, to potrzebuje ochrony. Już i tak zmarnowałem za dużo czasu. Da się jakoś ominąć te androidy? Czujniki ruchu działają bez pudła. Nie ma opcji, żebyś przeszedł niezauważony. Dobrego masz cela? Dobrego. Voodoo Boysi trzymają te roboty w takiej jakby serwerowni.
Ja przeciążę macierze dyskowe, a ty napierdalaj w serwery, aż wybuchną. Pójdzie taki impuls, że szeregowym żołnierzykom stopią się obwody. Dobra, zabieraj się stąd. Mam coś do zrobienia. No, super, tylko że ja zostałem bez pracy. Dobra, to gdzie ja to mam strzelać teraz? Bo generalnie nie wiem, gdzie mam iść. A chyba trzeba się jakoś uzbroić. Dobra, ale może coś szybszego. Ostatni krytyk nie będzie. Chociaż to nie jest najszybsze, ale najskuteczniejsze. To jakieś drzwi? Nie. Kto mnie zobaczył? Nie, tu widzisz. Kasowanie pamięci. No. Przegrzanie. No to ja w tym czasie zajrzę sobie tu. Wiadomości. Wspólny schowek. Lokalna sieć. System monitoringu. O, zdalne przejęcie. Dobra. I wyłącz. Jakaś drzazga? A, klucz do schowka. No nie to miało być. No już tutaj była. Czy zaraz jak ja to wyłączę? Tu już byłam. Nie wiem, gdzie szukać tego gościa. Tam coś pomarańczowego kusi. Zapis rozmowy. Drzwi chyba nie. No i gdzie ten Milo? Już idę tędy drugi raz. Komponenty.
Tu nas jeszcze nie było. Wiadomości. Spa razy dwa. Robota przy robotach. Do zrobienia. Lokalna sieć. Wyłącz. No to nie wiem, gdzie iść. Czy ja Milo załatwiłam już? Świetnie. No to gdzie on jest? Muszę ich teraz skanować. Tu jeszcze nas nie było. O, właśnie. O, tu są serwery. Aktywacja systemów obronnych 40%. O nie, to tu będzie się działo. Zobaczcie. Aktywacja systemu obronny. Tak, zmienię na snajperkę, dobra. Dawaj mi tę snajperkę, z nią będzie lepiej. A nie to, nie to. W toku. Wykryto obecność organizmu żywego. Aktywacja procedury ewakuacyjnej. Wyjście awaryjne odblokowane. O! Chyba już koniec. No to było. Zupełnie zapomniałam o tym zadaniu. Gdzieś go muszę tu znaleźć, gdzie ten Milo tu siedzi. A może gdzieś tu?
Modus Snajdery. To najpewniej gdzieś tu siedzi. O, właśnie. Hej, hej! Ostrożnie z tym. Jestem podpięty do Netrunnera. Chyba nie chcesz, żeby oberwał rykoszetem. No to porozmawiamy. Netrunnera, szantażysty i mordercy. Mam na niego zlecenie. Okej, ma trochę na sumieniu, zdaję sobie z tego sprawę. Ale Milko to tylko mała płotka. Wiem, co mówię. Jestem z Netwatchu. Agent Alan Noel, specjalista od przestępczości zorganizowanej. Na pewno możemy się jakoś dogadać. Ja jestem Lizzy. Tak, jasne. A ja mam rezydenturę w Crystal Palace. Wiem, kim jesteś. W firmie sporo się mówiło o twoim ostatnim występie w Pacyfice. Wtedy udało ci się dojść z nami do porozumienia. Też mi się tak wydawało. A potem okazało się, że twój kumpel zainstalował mi pokryjomu program śledzący. Dlatego tym razem nie będę tracić czasu na gadanie z korpusami. Daj mi się chociaż odpiąć od Milko. No dobra. Ale jeden nerwowy ruch i leżysz. No, tak lepiej. A teraz posłuchaj. Nie możesz zabić Milko. Nie teraz. Tak? Spróbuj mnie powstrzymać. Posłuchaj. Od paru miesięcy siedzę w tej norze z bandą troglodytów. Narażam życie, żeby rozpracować siatkę szantażystów i morderców takich jak Milko. Ale żeby to zrobić, muszę najpierw znaleźć tego, który pociąga za sznurki. O co chodzi z Milko? Pracuje dla ciebie? Spinam się z nim, jak wchodzi do sieci i tropię człowieka, od którego dostaję instrukcje. Daj mi szansę. Nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, ilu ludzi możesz przy okazji uratować. Mamy raporty o ofiarach z całego wybrzeża. Milko to tylko płotka. Jeden z wielu netrunnerów, którzy pracują dla Voodoo Boysów. Dopiero jak znajdę człowieka, który za tym wszystkim stoi, ukręcę łeb całej operacji. Milko jest mi potrzebny. Jego śmierć nic nie zmieni, rozumiesz? Będziesz musiał jakoś sobie poradzić bez Milko. Nie rób tego! No, nie wiem, czy tak miałam postąpić. Nie było czasu. Aha, muszę zhakować sieć, dobra. O, tak szybko, bez niczego. A nie wiem, jak to trzeba było zrobić. Za szybko jeszcze. Teraz trzeba się stąd jakoś wymiksować. Ciekawe, czy... O! Chyba mogę to otworzyć? Mogę. Czy Mr. Hans będzie zadowolony z takiego rozwoju wypadku? Gdzie my jesteśmy? Vivi. Wiesz, dlaczego lubię z tobą pracować? Nie. Bo nie trzeba ci dwa razy tłumaczyć, co masz robić. Serce klientki cieszy się i raduje. Przelew już poszedł. Zlecenie zamknięte. Super.
I co tu mamy na mapie teraz? Tutaj jest Mr. Hans. A tutaj mamy Draft Dogtown. A tu mamy zadanie poboczne. To my idziemy na to zadanie poboczne. Tam jest nasze autko. Zaczynaj, czego nie skończysz. O, zrzut! Gdzie jest zrzut? Prowokatorzy i wtyki MUSA są między wami. Miejcie oczy szeroko otwarte. Raportujcie każdą podejrzaną. Nie odebrałam, nie mam czasu. Wieczorem. Tu jest zrzut. Jak się tam dostać? No, jak nie. Jak się tam dostać? Co ja mam po tym iść, tak? Albo po tym, a potem tu. Rany boskie, to jest niemożliwe. Closed. Ale mi się nie uda to. No w takim miejscu gro. Naprawdę. Ani tu żadnej windy. A to nie jest... Assassin's Creed. O! A nam w tym momencie... Ej, siedzę nad inwenturą sprzętu. Wyciągnęłam krótką słomkę i wiesz, jak to bywa. Trzeba czymś zająć głowę. Głowa akurat wybrała ciebie, więc nie wiem, chyba po prostu jak tam. Jestem na robocie. To bierzemy do pierwszej odpowiedzi. Dobra, Eli, ty w takim momencie panam, jak ja tu myślę, jak ja mam na to wleźć i nie wiem jak. Zaraz będzie... Po zawodach. Ja tu za Chiny budowę na to nie wejdę. Tu się też nie da. A, bez sensu. To jest niewykonalne. Jak ja mam na to wejść? Przecież mi się nie wspina. No, bez sensu. Ani po tym. O tym też nie. Bez sensu. Dobra, mam to gdzieś. To jest nienormalne. Do wszystkich mieszkańców Dogtowna mówi Kurt Hauser. Jest to moje zadanie poboczne. Idziemy na nie. Nasi pałkańscy przyjaciele mogą źle wnosić przed latem, więc po 18 nikt nie wychodzi z domu. Zamknijcie okno. Zakaz na biorą. Bez odbioru. To jest zrzut, mnie zdenerwował. Tam się nie da. Ja nie lubię, jak coś się nie da. Gdzie my tu mamy zadanie? Co tu będzie?
bo ty myślisz, że ja się boję. No, akurat to by było rozsądne. Chodź na chwilę. To jest ciekawe zadanie. Wysokie progi. O mnie ci chodzi? No przecież patrzę na ciebie, nie? O, bo tu jest taka sytuacja. Wódki się napijemy. Zanim mnie Hansen za jaja powiesi. Ale najpierw Paco, Babs. Wi. Elegancko. To za problem. A przede wszystkim za jego rozwiązanie. Aha, mamy sobie usiąść. Za wszystkie nasze problemy. Oby się cholera rozwiązały bezboleśnie. Ha, ha. Widzisz, generalnie to Babs mówi, że wszystko chuj. A ja uważam, że z każdego gówna da się wyjść. No i jak to jest? Ja akurat wyszedłem z niejednego gówna. No i proszę, mówiłem zajebiście. Ale na takich ogółach to sobie możesz... Życie to ogół, co nie? Od tego wszystko się zaczyna. Dobra, to może ja zacznę od początku. Po 18 nikt nie wychodzi z domu. To co? Jakiś wewnętrzny problem świeżaka z Bargestu? Ty. Skąd niby wiesz, że świeżak? Jest syf po katastrofie Space Force One, a ty masz sporo wolnego czasu. Kiepskie wyposażenie. Do tego szczyl. Mówisz dalej. Chyba jaki sprytny. Ale się tak nie ciesz. Zarysuję sprawę ogólnie. Może nie powinienem, ale trudno. Opowiadaj. Zaryzykuję. Opowiadaj. Tylko błagam, ciszej. Żeby nas nikt, kurwa, nie podsłuchał. Czaisz? Tylko jeszcze coś na wczute. Wiesz, to deep dive. Od razu wszystko skumasz, zobaczysz. Będzie jak na żywo. Mhm, będzie. To zajebisty dzień. Pierwszy stopień do chwały i te sprawy, co nie? Więc zaciągnij się dobrze i słuchaj. Mhm. Znam jedną historię, która zaczyna się podobnie. A potem ginie w niej mój przyjaciel. Dobra. Obiecuję ci, że ja w tej historii przeżywam. Ja teraz no będzie dobra. Ostra jazda. Zamieniam się w słuch. Bez trzymanki. No to sobie wyobraź. Mój pierwszy dzień u Hansena. Normalnie miękkie nogi i czekam na samego szefa. Nie, kurwa, lepiej. Wyobraź sobie, że jesteś Hansenem. Do tego wkurwiony. Porządnie wkurwionym kurdem Hansenem. Dobre, nie? Poszło na radiu, że chcesz pogadać. Co jest? Masz obiecać, że nie spierdolisz sprawy z kosiarzami. Chcę ci patrzeć w oczy, kiedy mi to mówisz. Kurt, ile my się znamy? Będą chcieli nas zrobić w chuja, a my mamy być na to przygotowani. Jasne? Jasne, będzie dobrze. Daj spokój, to prosty temat. Taki prosty jak rozmowy z komendantem? Miałeś być tylko posłańcem, Yuri. A teraz pół NCPD wie o tych rozmowach. I cisza. Bo wiesz, Yuri z Hansenem to jeszcze mundur nosił. No jakich tu Militech zainstalował, nie? Co to, Rez? Gotowy na wpierdol? A ja sterczę na samym kurwa środku i czekam, zesrany.
Babs mi tam dodaje otuchy, a ja sobie myślę, że jak mi Jurija, to mnie kurwa zatłucze. Kumasz? Żegna się z zębami. Chodź, Kurt. Młody nie może się doczekać. Garda, gówniarzu. Postaraj się. Jak cię wołają? Paco! Paco Torres! Źle. Jesteś kumlem. Ale będziesz ogarem. Tak jest. Jezus, Paco, ale zmyślasz? Weź mi nie przerywaj. Do czego masz mi się przydać? Jestem szybki i sprytny. No to pokaż. Ale tak mu wysunąć, to jest jednak coś. Jebany, wiedział gdzie bić, nadal mnie wszystko boli. Też mi trochę zajebałem. W porządku. Nada się, chłopak. Ja bym go jeszcze sprawdził. O, sprawdzimy. No, młody. Witaj w stadzie. Jasne, jasne. Przypilnujesz następnego konwoju. Zobaczymy, z czego cię ulepili. I wiesz, jak się wtedy czułem? Krew leci ci po ryju, a ty wyjesz, kurwa, ze szczęścia. No, to było, kurwa, to. Ej, jak? Nadążasz? Mówi Kurt Hansen. Doktor u nas. Czyli po prostu dostałeś w pierdol. I to jest ten zajebisty dzień. Człowieku, w pierdol to tylko droga do celu. Paco, w pierdol to w pierdol. Nie dodawaj do niego filozofii. Jak cię zabiją, to też mam mówić, że to twoja droga? Jezus, daj mi spokój, serio. A ty co, dostałaś zadanie od samego Hansena na start? Nie dostałaś. Więc tak, to była jedna z tych fuch. Kumasz, czasem pilnujesz zrzutów, czasem coś przewozisz. Akurat ochraniałem transport. A co to był za transport? Dla kosiarzy. Ale wozimy też leki, wodę, te sprawy, czasem silniki. Takie tam użytkowe rzeczy dla cywili. Dbamy o swoich. I wiesz, trochę dla sąsiada, trochę dla siebie, czasem więcej dla siebie. No i tu się sprawa wyjebała. Widzisz, babs jak zawsze swoje. Ale zapowiadało się zajebiście, do samego końca. Aha. No to dawaj jeszcze macha. No więc jedziemy. Obok mnie normalnie sam szef. I nagle, kurwa, pisk opon i już wiedziałem, co się będzie działo. Czaisz? Skurwiele. Ty czujesz to? On to wszystko przewidział. Dlatego ze mną w ogóle pojechał. Maniaki blokują drogę. Chodź, młody. Trzeba im przypomnieć, kto tu rządzi. Ale on są pałką swoją. Kurto, berwo, i pomyślałem, że kurwa, no zginiemy obaj. Dobra, muszę
życie musi mi się odnowić. I wiesz, jeb, napierdalanka, nie? Gdzie te jebane pakiety, jak tu trzeba? No, życie odnawiać się. Kurde klasa! Nie patyczkował się w ogóle. Co się kończyli? Tylu kosiarzy, to któryś musiał go trafić. Nie dać się! Muszę się zregenerować. Teraz zginę. Kurwa, no on był jak maszyna. Precyzyjny. Wszystkich zajebaliśmy. Przysiutkich. I ten metaliczny zapach krwi w powietrzu normalnie rzeź. Ja się skupiłam, za pierwszym razem zginęłam tutaj. Jeden tu jeszcze rzęzi. Pewnie ma coś ciekawego do powiedzenia. Kurwy jebane i tyle. Ale młody przynajmniej się wykazał. Masz coś w sobie. Paco, tak? Nie kłamałeś, jesteś całkiem szybki. I dobrze napierdalasz kosiarzy. Jasna cholera! Dobra, teraz zawieź towar do hotelu. Tylko ostrożnie. Ja z Jurijem mamy tu z kimś do pogadania. Do wszystkich mieszkańców. Mówi Kurt Hansen. Teraz słuchaj, co odjebał, bo to jest ten moment, na który czekałeś. Dobra. Juri dał mi przed wyjazdem listę. I na liście nie było agregatów. No. A w ciężarówce były. Bo wiesz, Juri pewnie załatwił sobie jakieś na boku i chciał komuś opchnąć po sprawie z kosiarzami. A Paco policzył, że jak je sprzeda, to się utrzyma przez rok. Chcieli go sprawdzić, to jebał szefa. Zajebiście, nie? Tylko idiota by nie skorzystał, co nie? Okej. Ale co z nimi zrobiłeś? No chuj, no. Sprzedałem pośrednikowi i miał je wysłać do Indii. Ca. I już są pewnie na statku. Zajebią go, nie? Kurwa, mnie przy okazji też. Dawaj, widzę po twojej minie, że masz jakiś pomysł. Pomożesz nam? Chyba wiem, co można zrobić. Zrobimy tą opcję... Ej, Vi! No powiedz coś. Tylko to możesz zrobić. Moim zdaniem musicie zniknąć. Yuri w końcu się zorientuje, kto go mógł okraść. Mogę was wywieźć do Night City. Ja zostaję. Co? Jak to zostajesz? A wszyscy wiedzą, że trzymacie się razem. Jak jego nie znajdą, to zabiorą się za ciebie. Jak znikniemy razem, to będzie jeszcze bardziej podejrzane. A tak to mogę trzymać rękę na pulsie, aż przycichnie. Kurczę, babs. Ja... No dobra. Amen. Tu masz nasze kontakty. W razie czego. A teraz szok i niedowierzanie. Ja mogłem przepierdolić ten hajs za agregaty. Ale postąpiłem, kurde, mądrze. I tu zaraz stoi moja fura. Bierzemy ją. Mhm. Jasne.
do wszystkich mieszkańców. Tej opcji. Mówi Kurt Hansen. Dobra, trzeba jechać od razu. Tylko weź uważaj na siebie, idioto. Z nim jak z dzieckiem, nie? Dobra. Dla niego kulka w łeb to abstrakcja. Ja tej opcji nie miałam, bo ja wiem, jak się skończy każda inna, to nie będę wam spoilerować. Zobaczymy, jak skończy się ta. Radzi są zdani z tego, że nie ma dobrych zakończeń. Masz jakiś pomysł? Ja jakoś sobie poradzę. Wysadź mnie po prostu pod Grand Imperial Mall. No, w Pacyfice? Tak blisko doktor? Mi się wydaje, że my do samochodu nie dojdziemy. Tu się zaraz coś wydarzy. Chodzi podłożona bomba. Ale co to za wóz? Ty mamy uciekać tym czołgiem? To jakaś tragedia, chłopie. No i co teraz, Vi? Okej, wskakuj. Trzeba to szybko załatwić. No, wchodź do bagażnika. No dobra, to jedziemy. Jak to jedzie? Mam fajną muzę, ale pewnie wy jej nie słyszycie. Jak nas zatrzymają, to mów, że Hansen nas wysłał na pogadankę z Roku. Powinni nas puścić. Spójrz tylko na te brawy. Ciekawe. Stal, zasieki, strażnicy. Za dużo tutaj tych uzbrojonych. Ale otwierają. Jedziemy. Udało się. Tym razem ci się udało, ale się nie przyzwyczajaj. Normalnie wywieźliśmy go. Jesteśmy. Gładko poszło. Nie wychylaj się przez jakiś czas. Musisz zniknąć. Dzięki, Vi. Czekaj, przesyłam kasę. I odezwę się do ciebie jeszcze, jak się tu ogarnę. Powiedzmy, pojutrze? Dobra. Okej. Okay. To my na tym zakończyliśmy. Inaczej to wykonałam. Zobaczymy, jaki będzie finał. Podejdziemy sobie do punktu szybkiej podróży. I... O, Hans, co ty chcesz? Vi, trzeba ratować dwóch gliniarzy. Kto ma w końcu strzec tych, którzy strzec mają nas, jeśli nie ty? Ci gliniarze najwyraźniej z tych, co lubią się pobrudzić. Chcieli zrobić biznes z człowiekiem Kurta Dodgerem. Ale coś poszło nie tak i mają kłopot. Więcej powie ci Stella, narzeczona jednego z nich. Powodzenia. Dobra, to jest fajne zadanie. I zaczniemy od niego w następnym odcinku. Bardzo fajne zadanie, naprawdę. Ale nam się już czas nagrywania kończy. Także tu musimy się pożegnać. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. I widzimy się w następnym odcinku właśnie z tym kontraktem. A tymczasem na razie. Pa!